Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Gnieźnie pokazywały, jak można wykonać samodzielnie ozdobę świąteczną. W ośrodku zorganizowano zajęcia otwarte, a tematem przewodnim były oczywiście święta Bożego Narodzenia. Każdy, kto tutaj przyszedł, poznał tajniki 10 pracowni, w których powstają takie dzieła na co dzień. Dziś można własnoręcznie wykonać ozdoby świąteczne. Można zrobić lampion, można zrobić magnes, bombkę z papierowej wikliny, można wymalować ceramiczne figurki. Można również wykonać skrzaty różnymi sposobami. Główną właśnie ideą jest integracja oraz promowanie naszego warsztatu. Chcemy, żeby nasi podopieczni sprawdzili się w roli terapeuty, czyli to oni dzisiaj prowadzą zajęcia dla osób z zewnątrz. W warsztatach uczestniczyło około 70 osób. Każda z nich mogła odwiedzić 2 pracownie. Praca, którą dzisiaj wykonujemy, jest to lampion wykonany na słoiku. Wykonujemy go właśnie na słoiku lub też jakimś ładnym szklanym naczyniu. Techniką serwetkową zdobimy troszeczkę farbą, sztucznym śniegiem, brokatem. Koniec pracy polega na tym, że owijamy sznurkiem sizalowym, robimy ładną kokardkę i w zasadzie wrzucamy tylko do tego lampioniku wrzucamy tylko świeczuszkę lub też światełka. No i efekt końcowy przepiękny. Skarpeta, zwykła biała skarpeta, frotę biała, wypych, czyli coś, co w poduszkach teraz jest. Potem robimy szaliczek. Może być taki, może być każdy inny kolor. Potem łapki, które tutaj panie wypychają teraz. Czapeczka piękna, też może być czerwona oczywiście, bo jak gwiazdor to gwiazdor. Po naszemu wielkopolsku. No i potem jakiś dzióbek, jakiś wiadomo, coś do ręki i jest bałwanek. WTZ Gniezno zaprasza na kiermasze ze swoimi wytworami. 6 grudnia do PCPR, 8 i 11 grudnia będą sprzedawać w fabryce baterii, 9 i 10 na jarmarku bożonarodzeniowym, 13 i 14 w Veluxie.